A ta książka, edukacyjna książeczka z okienkami, czegoś tu brakuje, moje pierwsze angielskie słówka, od to mi się podoba. I ja już na blogu opowiadałam o tych dwóch książkach, a teraz trochę coś innego, czyli taki typowy słowniczek, a właściwie nietypowy, bo tak, tutaj mamy i tak to już jest właśnie w takich słowniczkach obrazkowych, że mamy podział na takie tematy, no i spoko, i mamy tutaj ilustracje. Natalia Berlik je zresztą zrobiła prześlicznie. Na drugiej stronie mamy no całą taką historię, całą opowieść i są właśnie okienka. I dodatkowa zabawa oprócz uczenia się słówek również polega na tym, że mamy tutaj na przykład samolot i na pierwszy rzut oka, jak okno jest zamknięte, to nie widać, więc trzeba go znaleźć. I tak się kryją różne rzeczy pod okienkami, trzy na każdej stronie, właśnie wszędzie.